Wszystkich próbujemy rozkochać w Janowie i myślę, że nam się to udaje. Istotną rzeczą jeszcze jest to, że wszystkie te osoby, instytucje zrzesza Fundacja Batorego, więc Fundacja Batorego przygotowała ten wyjazd, tak, i mamy okazję gościć 30 osób. To jest 30 osób z całej Polski, od Wrocławia po Pomorze. Są to lokalne stowarzyszenia, fundacje, kluby i dzisiaj są po to, żeby wymienić z gminą Janów doświadczenia, zebrać też jakby w jedną całość to, co my robimy, ale my też jesteśmy po to, żeby się uczyć od nich. Jest też taka inicjatywa bardzo istotna i to jest główny cel jakby naszego spotkania i wizyty wszystkich tych osób, to jest możliwość inicjowania oddolnego pewnych uchwał, które są później przekazywane do Rady Gminy i głosowane. Czyli mówiąc krótko, każda inicjatywa ze strony mieszkańców jest przekładana już na konkretne działanie, czyli głosowanie Rady Gminy. 6 aktywnych, działających kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń jest więcej. Niemniej jednak czujemy jeszcze tutaj niedosyt, powiem szczerze, w gminie. Myślę, że będziemy tu poprawiać zdecydowanie ten wynik. Mam na myśli to, że zarówno są nowe inicjatywy zawiązania KGW, jak również samych stowarzyszeń, czyli instytucji typu non-profit. Wspomniał Pan Wójt o tym, że w Urzędzie Gminy powstanie instytucja, miejsce, pokój, osoba zatrudniona, która będzie pomagała takim instytucjom, takim osobom. Tak, wspomniałem to jeszcze przed wyborami. W tej chwili już jest taka osoba. Ona ma za zadanie, mam kilka zadań, ale oprócz promocji samej gminy jeszcze, to przede wszystkim też pozyskiwanie środków unijnych, ale nie tylko, bo to również są środki krajowe. A pozyskiwanie to kolejny etap dopiero. Przede wszystkim informacja o wszystkich dostępnych środkach na rzecz właśnie NGO-sów, samego Urzędu Gminy, przedsiębiorców. Także właściwie wszystkie środki nas interesują, które można ściągnąć do samej gminy Janów Podlaski. Jeszcze dużo pracy przed nami. Chcemy zaproponować taką współpracę z seniorami. Chcemy stworzyć też Radę Seniorów, która byłaby takim ciałem doradczym dla wójta, dla samej Rady Gminy. Mielibyśmy też skrócić dystans, ale przede wszystkim też poznać lepiej potrzeby osób, które są seniorami. No po to tylko, żeby realizować, później już przekładać to na konkretne plany działania związane z tym, żeby tym osobom żyło się lepiej zwyczajnie. Jesteśmy wieloletnim, 18-letnim programem Fundacji Batorego, który zrzesza stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne z całej Polski, które chcą coś lokalnie zmienić w swoim otoczeniu i poprawić życie lokalnych wspólnot. I my im w tym pomagamy, aby robili to we współpracy z władzami samorządowymi i całą społecznością lokalną. Wizyty studyjne to jest taka rzecz, którą faktycznie robimy co roku. W tym sezonie 5 takich wizyt mamy w planach. Państwo jesteście naszym pierwszym punktem i my w takich miejscach szukamy właśnie dobrych praktyk, podglądamy, jakie są lokalnie przykłady współpracy mieszkańców z władzami i w drugą stronę. Wiemy, że Państwo macie wspaniałe, bogate tradycje, o czym przekonaliśmy się już wczoraj. Było spotkanie ze środowiskami kół gospodyń wiejskich i tam podglądaliśmy właśnie, w jaki sposób sprawić, aby te tradycje lokalne były żywe i aby były też takim paliwem do animowania, ożywiania życia lokalnego, społecznego. Byliśmy Państwa bardzo ciekawi i właściwie co chwilę zaskakujemy się i pięknem tutaj otoczenia i bogactwem różnych właśnie środowisk, które u Was są aktywne i jesteśmy też ciekawi, jakie macie pomysły na siebie. Jest spokojnie i bezpiecznie. Janów Podlaski, jutro wizyta w gminie Międzyrzec Podlaski, tam Strzakły i tam rozmowa z panem wójtem Krzysztofem Adamowiczem, wójtem gminy Międzyrzec Podlaski, i również spotkacie się z panem Pawłem Łysańczukiem, burmistrzem miasta Międzyrzec Podlaski. To taka kompleksowa wizyta. Z tamtym środowiskiem mamy też doświadczenie w akcji Masz Głos, bo 2 lata temu społeczność Międzyrzeca Podlaskiego otrzymała u nas nagrodę Super Samorząd właśnie za to, w jak fantastyczny, kompleksowy i profesjonalny sposób podeszła do pomocy osobom uciekającym z Ukrainy. Zaczynamy
tym spotkaniem, dzisiejszą całodniową wizytę w Janowie i od pana wójta, od radnych już usłyszeliśmy dosyć dużo na temat pomysłów na komunikację z mieszkańcami. To jest dla nas bardzo interesujące, bo wiemy, że bardzo różnie to w Polsce wygląda. Tutaj pan wójt już nam zdradził pomysł na system SMS-owy, który wiem, że jest świeżym pomysłem, wdrożonym i już sprawdzonym, działającym. Czekamy, co już słyszymy jeszcze. Mamy też pytania. Czy po tym, co wójt przedstawił gminie Janów Podlaski, można nazwać również, można użyć takiego stwierdzenia, że gmina Janów Podlaski jest, nie odstaje, a być może jest gdzieś tam wiodącą gminą właśnie w działaniach z organizacjami pozarządowymi? Z tego, co rozumiałam z wypowiedzi, jest ten kierunek brany jako priorytetowy i myślenie, aby faktycznie rozwijać i stowarzyszenia, i fundacje, i środowiska kół gospodyń. Ja nawet zadałam panu wójtowi pytanie, jakie nadzieje wiąże z tym, i wyraźnie podkreślił, że chodzi właśnie o animowanie społeczności lokalnej, o to, że takie środowiska wyciągnąć z domów, dokładnie tak, że właśnie mają moc zrzeszania, skupiania ludzi i że to jest też jakiś kierunek być może na rozwój turystyki. Czy wy jako organizacja, Fundacja Batorego, ale również organizacje, które reprezentują tutaj poszczególne osoby, szukacie również i kontaktów na naszym terenie? Czy to jest możliwe? Tak, szukamy kontaktów, bo osoby, które z nami przyjechały, a przyjechało, właściwie przyjechali reprezentanci 19 środowisk z różnych miejsc z Polski. Proszę sobie wyobrazić, że to są osoby nawet z dalekich miejsc typu Pomorze, z Dolnego Śląska, oczywiście z Małopolski, z Mazowsza, i te osoby same w swoich środowiskach są takimi liderami, tak, więc to, że oni się sieciują, złapią kontakty, wymienią wizytówki, maile, SMS-y, potrafi zaowocować i potem spotkaniami, zapraszaniem się, kontaktem takim na bieżąco i kwestią czasami radzenia się, jak rozwiązać jakiś problem.